kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj razem z Wiktorią będziemy musiały jak najszybciej odsorować makijaż influencerki, którą zaraz wylosujemy na kole Fortunę. Przygotowaliśmy wspólnie 10 makijaży, 10 różnych influencerek, które znaleźliśmy na ich Instagramie i po prostu zaraz wylosujemy, którą musimy odzorować. Ale to są też, warto podkreślić sobie, że to nie są takie zwykłe makijaże, które wykonujemy na co dzień, to takie bardziej artystyczne właśnie przy użyciu jakichś kryształków, jakichś cieni kolorowych, takich, których nie robimy my sobie na co dzień, więc będzie ciekawie. Ja się trochę boję tego odcinka, bo w sumie niby jestem makijażystką, ale totalnie na sobie nie wykonuję takich makijaży. No tak, jakieś to na kimś, no, nie? To będzie trochę stresujące. No ja nigdy takiego makijażu sobie nie robiłam, ja cienie w ogóle ostatnio się nauczyłam robić, więc będzie ciekawie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z Wiktorią. I co, od razu możemy przejść do kręcenia. Dobra, możesz ty zakręcić. Hania. Hania ma to taki różowo-niebieski makijaż. Tak, ale generalnie on będzie dosyć prosty, bo ja myślałam, że będziemy bawić się kryształkami, a Hania po prostu miała tak naprawdę użyte tam dwa cienie. Różowy i niebieski. Więc nie będzie to taki mega ciężki makijaż. No dla mnie będzie ciężki, bo ja nie użyłam, ja w ogóle nie użyłam cieni, więc dla mnie to będzie w ogóle takie dziwne uczucie. Było tam dużo bardziej wymagających makijaży, więc wydaje mi się, że Hani jak na początek, to i tak będzie w miarę proste, jak na pierwszy ogień. To jeżeli widzowie zostawią dużo łapek w górę, to zrobimy kontynuację tej serii. O. I po prostu jakby wyeliminujemy Hanię z koła Fortuny i zrobimy po prostu jakby kolejną osobę. Okej, okay, bo te makijaże bardzo się różniły. W niektórych były kryształki, w niektórych były jakieś tam kreski. Zresztą widzieliście wszyscy tutaj na ekranie, więc... Ale serio. No ciekawa. Dobra, teraz mamy tak. Jakieś 2 minutki, żeby się zapoznać z tym makijażem, żeby mniej więcej wiedzieć, co musimy użyć. Jeżeli chodzi o punktację, bo wiadomo, która z nas dzisiaj wygra. Jeden punkt dostajemy za szybkość, bo wiadomo, tutaj chodzi o szybkość, żeby nie było tak, że Wiktoria będzie się 10 godzin i malować ten makijaż ładnie, tylko po prostu trzeba jak najszybciej, żeby nam po prostu wyszło. Drugi punkt będzie za dokładność, czyli jak dokładnie odwzorujemy, która będzie po prostu bliżej Hani makijażu. I trzeci punkt będzie za wygląd, czyli za to, który makijaż ogólnie będzie ładniejszy. Okay. I wtedy poprosimy chłopaków, żeby po prostu ocenili, który im się bardziej podoba. Żaden. Zaczynamy? Chyba tak. Stresuję się. Ja też! Strasznie! Właśnie, nie mamy lusterek. Musimy kupić w końcu do tych makijażów odcinków, bo jeszcze się nie dorobiłyśmy. A wczoraj byłam na zakupach, to akurat patrzyłam, byłam chyba w Tajgerze i patrzyłam, było ładne lusterka i nie kupiłam. A powiedziałam, kup wszystko do tego odcinka. Nie pomyślałam. Czas start? Czas start! Dobra, gdzie jest mój podkład? Tu i tu. Ona nie jest tu mocno wykonturowana. Nie jest. Ona ma tylko róż. Jakby i rozświetlacz jakby. Tutaj oczy są głównie takie mocne. Ja nie ma szans, żebym ja to wygrała. Nawet na szybkość chyba nie dał rady. Najpierw malujesz te? Oczy. Oczy? Tak. Tak się robi? Rób jak też. No dobra, ja najwyżej będę miała wszystko pobrudzone. Nie, ja potem nie dam rady tak ten. Słuchaj, nie poddawaj się, bo może właśnie odkryjesz swoje nowe umiejętności makijażowe. No ja nigdy nie próbowałaś takich nigdy rzeczy. Nigdy nie próbowałam. No ale jak już nawet kolejność pomyliłam, że to robisz inaczej, to ale jakby nie, no tutaj nie jest powiedziane, co musisz zrobić pierwsze. Ja po prostu tak się czuję bezpieczniej i tak mi jakby lepiej się robi. Po prostu nie jesteś tak wyskilowana jak ja. Jest taka szansa. Te cienie są kolorowe, przez co się jakby mocno mogą osypać. Potem muszę sobie po prostu zrobić plamę pod okiem. Ja sobie tą plamę zniweluję jakoś. Nie no, serio, nigdy nie malowałam cieni, a jak już malowałam, to bardziej takie jakieś brązy, beże, takie rzeczy. Więc w sumie to nigdy się nie osypywało, więc jakby nie miałam takiego problemu. Nie pomyślałam o tym. Ale widzisz, już podkład mam zrobiony. Ale mam dopiero brewki zrobione. Wydaje mi się, że ja będę miała punkt za dokładność, a ty będziesz miała punkt za szybkość. No bo to o to chodzi w tym odcinku, żeby być jak najszybszym. Najgorsze jest to, że po tym odcinku nagrywamy Pawła odcinek i musimy wszystko teraz w sumie zmyć. A może wyjdzie nam taki ładny, że nie będziesz chciała tak wyglądać? O, ja będę chciała. Ty może nie, ale ja na pewno będę chciała. Ty, ja chyba nawet nie mam pędzelka do tych... Nie mam tylko jeden pędzelek do cieni. Chcesz mi jakiś pożyczyć? Ja nie używam cieni, widzowie. Ja właśnie taki pędzelek używam i sobie tylko nim blenduję wszystko. I jest git. No przecież ja będę wyglądać, jakbym miała podbite oko. Czy wygląda, jakbym miała alergię. Tu nie jesteś przyzwyczajona. Teraz tylko mam jedno pytanie do ciebie. Czy powinnam najpierw niebieski cień, czy najpierw eyeliner? Nie wiem. Próbuj. Nie mogę cię aż tak podpowiedzieć. Możesz! Ja mogę, bo chcę wygrać. Kylie Jenner sobie kiedyś zrobiła taki makijaż, nie? Tak, był taki mega popularny. I wszyscy potem go próbowali odwzorować, pamiętam to. No dobra, jest git. Przechodzimy do niebieskiego, widzowie. Niebieski, będę teraz miała podbite oko. Ona ma niebieskie rzęsy? Oni mieli wypuszczone kolorowe tusze. No dobra, my nie mamy niebieskich tuszu. I tak masz przedłużone rzęsy, więc też nie, ona ma niebieskie rzęsy na dole.
Nie no, ja na pewno tak nie wyjdę na ulicę. To jednak nie jest łatwe. A Wiktoria mówi, nie no, najłatwiejszy nam się trafi. Nie no, wydaje mi się, że najłatwiejszy z tych wszystkich. Nie no, ja bym chyba wolała kleić sobie cekiny, niż malowanie takiego czegoś. Na pewno było łatwiejsze dla mnie. Jak to wygląda? Ładnie. Nie. Wyglądasz jak ta Harley Quinn. Chciałabym się nauczyć robić takie makijaże. Możemy się nauczyć, no to będzie to właśnie będzie taka seria, dzięki której będziemy mogły się nauczyć takich rzeczy. Gdy ja miała podbite oko z alergią. No to nie wiem. Dobra, zostawiam tak. Idę do drugiego oka. Nie mam na to czasu. Czas tutaj się liczy. I teraz, żeby zrobić to, żeby to drugie oko wyglądało tak samo. No przecież to się nie da. Ja zawsze podziwiam makijażystki, które robią tak ładnie, równo, dwa oka. Ja nie potrafię. I nawet rzęsy inaczej się układają. Ja teraz jakby też nie robię tego równo, bo mi się nie staram. I to naprawdę mega dużo trzeba czasu na to, żeby to rzeczywiście wyszło takie samo. Jak ja wyglądam na razie? Nie patrzę na ciebie, nie mam czasu. Aha, okej. Okay. Jestem walizacją wtedy. Dobra, będę o tym pamiętać, jak się coś mnie zaraz zapytasz. Twierdzielę. Muszę zmyć sobie trochę tego. Nie opadło mi nic, tylko... Nie mogę patrzeć, bo to jest rywalizacja. Aha, okej. Dobra, nie jest tak źle. Jest super. Ale wiesz co? Po tym odcinku ja sobie potem spróbuję odwzorować bez kitu te makijaże. Bez czasu. Jestem ciekawa, czy mi się uda. Dobra, próbuję robić eyeliner. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. I jak to się robi, Wiktoria? No teraz już ci nie wiem, czy ci powiem. Okej. No, wydać sobie i nabrać sobie cień tutaj. Pędzelkiem mogę tym twoim? Weź sobie cień jakiś taki muszę. Dobra. Wyglądam smutno. Dobra, na razie tak zostawiam, bo muszę trochę dogonić Olę. Potem po prostu, jeśli jakiś czas mi zostanie, to ja go właśnie wykorzystam, żeby dopracować. Ale zrób, możesz zrobić tak, że ty będziesz dokładna po prostu, żeby pokazać, też ty musisz się tutaj wykazać, że ty potrafisz bardzo ładnie ty robić tutaj te makijaże. Nie bajeruj. Czy jak ja dodam do tego białego, to czy on się wtedy tak... Zrobi jaśniejsze? I na pewno nie wkładaj tego samego różowego pędzelka do tego białego, nie? No i się cały zafarbuje. Dobra, mam trochę za ciemny podkład, ale dobra. To... Dobra. Ja robię po prostu, będzie ciemniejszy trochę ten liner. Tylko ja nawet nie potrafię sobie zrobić kreski. Nie, no mi wyszedł ten liner bordowy. Nie, no mi też nie wyszedł aż tak mocno różowy, jak miał być. Ona to ma, ona ma tak... Yeah, przecież ja tak nie potrafię. Co, kochanie, za tej decyzji? Tak? Tak, Skipper, dobrze, dobrze. Coś zajmują czymś. Nie no, to wygląda tragicznie. I ja powiedziałam. Widzowie, nie bierzcie z nas przykładu. Ale przynajmniej ze mnie. Te makijaże wygląda tragicznie, ale ja tutaj walczę o jeden punkt na czas. Ale jak już zdobędziesz ten punkt na czas, to ja potem już będę tutaj siedzieć, żeby dostać na pewno punkt za dokładność. Dobra, jak się robi piegi? Było dużo tutoriali na... No było. Ja nie uczyłam się. Ja myślę, że tym jak sobie robię. Zrobię, myślę, że będzie git? Jakbym sobie tak zrobiła? O, ja popróbuję na ręce. Nie, to nie działa. Chociaż w sumie? Dobra, robię tym. Dobra, mam biegi. Zarobić już? Tak. Ej, no dobra, to masz za dobry czas. Już wiem, że z tym chodzi o czas. Ej, ale mi teraz oczy szczypią. Wyrzucam sobie pędzelek do oka. Gdzie to oka? Aha, nie ma oko, więc nie wygrasz. Ja wyglądam tragicznie. Wyglądam tragicznie. Co ty? O, wyglądasz świetnie. Tak? Słyszysz na mnie? Dobra. Ja, widzowie, tak jak mówiłam, lecę na czas. Gdyby nie ten liner, to może bym miała jakieś tą szansę. Ale ten liner nie wygląda tragicznie, ale ja nie robię w ogóle eyelinera nigdy. Nie, bo ty zrobiłaś to, że dałaś ten eyeliner już na ten niebieski. Ja zrobiłam jakby najpierw tym linerem i wypełniłam w środku niebieski. Może to był błąd. Następnym razem to ja przysiądę i się nauczę tych wszystkich makijażów. O nie, nie możemy tak. Ja mogę, bo ja nie jestem makijażystką. Ja już prawie skończyłam. I ja, czy ja mogę to jakoś jeszcze poprawić? Ja mogę to wszystko zmienić i zrobić jeszcze raz. Pewnie byś zdążyła. Ale mega mi się podobają piegi. Ja też żałuję, że nie mam piegi. A miałeś kiedyś piegi? Nie. W sensie jakby zawsze chciałam mieć, nie? Aha. Marta miała piegi. Ale to zawsze jest tak, że jak siostra u kuzynka coś ma, to ty też to chcesz. No, u nas właśnie tak było. I dobra, bo ty masz moje bronzery i tak dalej. Nie ma. No. Ja to wygram. Zobaczcie, co ja zrobiłam. Ja sobie zmyłam wszystko. I teraz jeszcze raz. Dobra, kitam. Zostawiam to jak jest. Zobaczcie, ja mam jakiś błyszczyk. Mam chyba błyszczyk z wersów. Z
kolekcji Versov, ale on jest taki średni, szczerze mówiąc. No dobra, chyba skończyłam. Ja nie możesz skończyć. Skończyłam. Ja też skończyłam. Ja pierwsza skończyłam. Nie! Skończyłam pierwsza. Nie możesz. Po pierwsza skończyłam. Pierwsza. Nieprawda. Prawda. A ja skończyłam w tym samym czasie. Ja skończyłam. Tomek, kto pierwszy skończył? Co mi tyle pierwsze powiedziałaś. Teraz mnie słucha, ja nie dostanę żadnego punktu. Ale nie, teraz. No wygląda tragicznie. Ale szczerze? Myślałam, że pójdzie ci gorzej. Ładną masz tą kreskę zrobioną. Ja mam tak po prostu to trochę bardziej rozblendowane. Nie, nie mam bus zrobionych, daj mi błyszczyk. Super. Nie mam błyszczyka ze sobą. A to jednak nie skończyłaś. Nie. Ale ten błyszczyk jest brzydki, nie jest taki jak ona ma. No dobra, dostajesz punkt za szybkość. Ty. A nie, myślałam. Chciałam powiedzieć, że mam jeszcze pieprzyk jak Hania. Swój naturalny. Ale nie, Hania ma tutaj pieprzyk. Ale nie, poczekaj. Prawie. Dość niżej. No, ale prawie. No, prawie. Ja proszę za to punkt. Wydaje mi się, że nawet nie ma co wołać chłopaków. Przecież ty masz dużo ładniejszy makijaż i dużo bardziej wygląda jak Hani. Twój też jest ładny. Ale nie jest... To w ogóle nie wygląda jak Hani makijaż, to wygląda jakby mi polowała 3 latka. Ale ja chętnie posłucham opinii chłopaków. Ja nie chcę słuchać ich opinii. Bartek! Pokażę, co ty miałeś odzorować. Klaunów? Nie, Hanie. Ej, ale jakoś u Hani to dobrze wygląda. U was to wygląda tak... Średnio na jeża. Musisz powiedzieć, który jest według ciebie bardziej dokładny i który według ciebie jest ładniejszy. U Wiktorii się chowa totalnie niebieski. Bo ja mam opadającą powiekę. No to już jakby nie moja wina. Nie mówię, że to uważam, jest... że twój jest lepiej odwzorowany. W stosunku do Hani. Okej, okay, spoko. A który jest ładniejszy? Żaden mi się nie podoba. No ale... Ciężko mi jest ocenić, który jest ładniejszy, skoro oba są szybkie. U Hani to dobrze wygląda. Czyli to jest zero. Twój jest lepiej odwzorowany, jeżeli chodzi o wygląd wizualnie, to obydwa są dla mnie brzydkie. No ja bym nie chciał... wyjść na mieście z dziewczyną, która ma taki makijaż, no, ale to nie jest makijaż na wyjście, to jest makijaż artystyczny. No właśnie. To jest artystyczny makijaż? Tak! Się nie znam na artyzmie. Zobacz, jak Wiktoria sobie brzydko rzęsy pomalowała. U Wiktorii są prostsze linie. Jakby są bardziej dokładnie te kolory, no, nie? Wiadomo, jakby no. są lepiej nałożone. Także no, twój jest, nie wiem w jakich kryteriach to oceniacie. Twój jest lepiej odwzorowany, Wiktorii jest ładniejszy. Dziękuję bardzo za opinię. Nie ma sprawy. I teraz idzie Bartek. Stoję tu od 30 sekund i dalej nie wiem, co powiedzieć. To miało się odwzorować. I teraz, który jest dokładniejszy i który jest ładniejszy. Musisz dać jakby jeden punkt za to, jeden punkt za to. Nie no, Ola wygląda jakby... Cię pobili, przepraszam. No. U Wiktorii zdecydowanie łagodniejsze, to z tego fejda lepiej widać. No, ale... To takie te przejścia. Aha, okej. Okay. A no, u mojej to wygląda jakby... No. Dostała dwa razy pod oko. Ma bardziej graficzny makijaż. Tutaj 2-0 dla Wiktorii w tym wypadku akurat. Przez to, że to jest takie łagodniejsze, no to też łagodnie wygląda. Dobra, moja kochani, Wiktoria wygrała. Dziękuję. Na co wygrała? Bo nie powiedziałaś na początku. Te wszystkie cyrkony są dla ciebie. Nie no, 5000 wygrałaś. Okej. Okay, zaraz się tam, bo nie mam tutaj jego na dole. Super, ale zaraz się. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że taki film się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Pa.